Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czarny i dzisiaj zagramy sobie w Deluxe Ski Jump 4 odcinek, nie wiem który, ale będzie to Engelberg, drugi konkurs, tak jest. I od razu chciałbym wam serdecznie podziękować z aktywności pod moimi filmami, to jest coś wspaniałego. No, coś wspaniałego, po prostu dziękuję. Oraz chciałbym pozdrowić Scorpion Exe i Góreś TVS, bardzo dziękuję za waszą aktywność, w szczególności i bardzo serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że materiały będą się dalej podobać. I trzymajcie tak dalej, bo jak będzie tak, no właśnie tak będzie ofensywnie, to będzie coraz więcej materiałów. A teraz już się skupmy na samym materiale, w sensie kurde na konkursie, nie? Raz, dwa, trzy. Dobra, i tutaj widzimy dalej Adretandę na prowadzeniu, 4 punkty prowadzi to nad Hulą, Hajbek, Polak, też niewiele straty, Kraft, Prevs, Gangnes, źle tu mam zapisane, Murańka, Schlienzer, Kraus, Prevs, Freitag, Wellinger, Stiernen, Stoch, 15, Koudelka, Kot, 17, Kasai, Żyła, Forfang, dopiero 20, Ziobro, Aman, Freund, Popinger, Kubacki. Dobra, no i tak to właśnie wygląda. Kubacki ma 46 punktów, Ziobro 69, no to taka prawda symboliczna liczba, nie chcę nic tutaj, prawda, komentować za bardzo. 72 punkty Żyła, 77 Kot, Stoch 102. Są niewielkie straty, chociaż tutaj 102, 162, Murańka 8, 248. Miejmy nadzieję, że dzisiaj powalczy nam. Tutaj są reszta zawodników, oczywiście tutaj Weltan, no daleko, daleko tam, daleko, Shien też daleko, Hauer daleko, Ferol, no to jest akurat logicznie. I pierwszy na belce pojawił się Władysław Bojarincew, oczywiście nie będziemy go widzieć, ale jak tu. I to bardzo wspaniały skok, i co tutaj widzimy? O, teraz pojawił się Dawid Kubacki, no trzymajmy za niego kciuki. Na razie najsłabsze ogniwo, Jan dał tutaj 125,7, 132,2, no przydałoby się 135 metrów skoczyć, ażeby objąć prowadzenie. Shimizu też jest wysoko, Zografski wysoko, Fettner, no zobaczmy, Dawid, dobry wiatr, przedni wiatr, 0,6 metra na sekundę. Zobaczmy, trzymajmy kciuki, wyjście z progu, ojajajajaj, spóźnił, już tutaj jest płasko wszystko i będzie ciężko. 30 miejsce dopiero, co on zrobił, ty? No raz, dwa, czterech miejsc brakuje, oj, no to chyba... No, nie, no czarno widzę awans, ale teraz już Jan Ziobro, gorszy trochę wiatr, chociaż teraz się obraca powolutku, pół metra na sekundę z przodu, dobry wiatr, wyjście z progu, ładno, tak troszkę, zbyt płasko, tutaj próbował troszkę korygować, no to jest, co jest, około 120 metrów, nie, czy to jest punktka, 125, sorry, 125,5, 11 pozycja. Widać było, że z progu troszkę spóźnione i już nie szalał. No jednak wywalczył te kwalifikacje, o to chodzi na razie. Johan Forfang to się chyba powiedział, chociaż nie tak za bardzo, daleko tam się pojawił. Piotr Żyła, ten piękny żółty kostium, miejmy nadzieję, że przyniesie, no te, szczęście. Wyjście! Oj, ale płas, tak co on tak leci pasywnie, ale teraz troszkę już poprawił to wszystko, no i dupa. 126, myślę 6, 4,5 nawet, no słabiutko jak na razie. Na razie jest pobiutku. W ostatnim konkursie oczywiście nasi w euforii, wiadomo, no to pewnie popili, no i teraz wiadomo. No i teraz będzie wiadomo, nie, miejmy nadzieję, że jednak któryś z naszych zrobi to, co ma zrobić i teraz Maciej Kot. Kocisko. No teraz już troszkę było lepiej, chociaż też troszkę pasywnie, za pasywnie, chociaż będzie, no już lepiej, chyba ponad 130. Tak jest, 130,5 metra, jest trzeci. 126,4, 18,5, 19,19. Wiaterek też miał troszkę słabszy, tuż za Severinem Freundem. Freund już skakał, tak, bo jest bardzo daleko w klasyfikacji generalnej, też to jest troszkę dziwne. No ale teraz Stoch Kamil, Kamil Stoch, nasz orzeł. Jaki orzeł? Jak orzeł to był małyż, kurwa mać. Kamil Stoch, no i ładne tutaj wyjście. No joj, 129 obstawiam, tak jest. Szósta pozycja, 123,7, 18,5, 19,19, no jest awans, o to chodzi. Nie wiem, co mi się ujebało, kurwa, w tym wełbie, że to jest orzeł. Jak orzeł z Wisły, to był małyż. Ale teraz nieważne, Klemens Morańka. Bo to już zbliżamy się coraz co do lepszych zawodników, no i ładne wyjście z progu, to się troszkę za bardzo chyba z którejś narty, nie wiem dokładnie, no i właśnie to było zwycięlenie. Za bardzo szarpnął którąś nogą i go gibało trochę na boki. 127 metrów, 15 pozycja, chociaż jest dobrze. Na razie tylko odpadł Dawid Kubacki, no i będzie ciężko, no kto tu może zepsuć? Kto tu może zepsuć, który jest coraz bliżej? Nie, no już nikt, bo to już jest czołowa dziesiątka. No tak, no już odpadł Dawid, niestety. Niestety Dawida nie zobaczymy w konkursie, ale resztę Polaków tak, no bo to już... Ojoj, to jest chyba daleki będzie skok.
Chociaż to taki, to wiadomo, to się nie liczy, no taki, no tylko przyzwoity. On jest człowiek dziesiący, to tylko po prostu tak, żeby sobie potrenować, nie? Heiberg na mnie wskoczył, Wellinger nam wskoczył na czwarte miejsce, no teraz Stefanek. No Stefanek, miałem nadzieję, że skok będzie przyzwoity, że pokaże, że w konkursie też będziesz mógł. No i ładne, to będzie nadać bardzo daleki skok. Będzie daleki skok, tak, pięknie! Oby tak po prostu skoczył też w konkursie. Troszkę mi się plącze język, dawno nie nagrywałem. Też chciałbym was przeprosić, że nie jest na czas odcinek, ale spokojniutko, spokojniutko. Oni w szkole takie rzeczy różne, takie, to wszystko będzie pod kontrolą za niedługo. Hula, Tande, Gangnes, Ito, Freund, Wellinger, Kot. Kot 126,4. Kraft, Polak, Popinger, Stoch, Wang, reszta, Murańka, Ziobro, Żyła, 27 wszedł oczywiście. Na Teams, Tunnel Sim, Samelsek jest przed nim. No to troszkę takie przykre, no bardzo przykre. Grigoli tak uczy. Hilda, a ostatni, który się zakwalifikował, był Aleksiej Korolew. A niestety Dawid Kubacki poza konkursem. No zabrakło, zabrakło to parę metrów, 4 metry zabrakło. Jednak no, no niestety, na 140 metrów, puntka 125,5. Angela Niszek, zobaczmy. Przedostatnia pod. Oj, tragedia tutaj dla Słoweńca. Tragedia, młody Słoweniec nie podobał. Severin Freund, piękny skok, 132,5. A teraz dwóch Niemców na prowadzenie. Ale miejmy nadzieję, że Janek Ziobro zmieni to prowadzenie. Zmieni i wyjście z pro. Dobre wyjście. No, takie myślę. No właśnie, właśnie, właśnie. Jest nie, całe 129,5 metra. Trzecia pozycja. 3 razy 18,5. No i nie powalczył troszkę. Do Freunda dużo brakowało, a to jest aż. Ale teraz Piotr Żyła, no. Bardzo dobry wiatr, bardzo dobry wiatr. Metr na sekundę. I w dobre. No, ładne wyjście z progu. Jest ładnie, dobrał parabolę lotu. I będzie daleko. Tak! Ale czy będzie pierwszy? Jest! Jest pierwszy. 129 punktów, 3 razy 18,5. Czemu nikt nie dał 19? Dał Polaczek 19, ale nie wyszła w notę. Ex aequo z Severinem Freudem. No, no, no. Żyłka ładnie będzie walczył. Będzie walczył w drugiej serii, miejmy nadzieję. A teraz Maciej Kot już się pojawił. Tak jest, pojawił się. Maciek. No, może wreszcie jakieś przełamanie. Dobre wyjście z progu, choć. Oj, 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 no. Za późno chyba się wychylił i to nie będzie aż tak daleko. No, 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 takie 130 parę. 130,5. No niestety, gdyby szybciej przeszedł, byłby dalszy skok. Ale i tak jest dobrze, no wiadomo, no, to całe pierdolę, przecież zawsze pierdolę. No, głupoty gadam. Kamil Stoch. Dwukrotny mistrz olimpijski. Ładne wyjście z progu, płynne prze. No troszkę tutaj zbyt to pasywnie, no wychyl, że się bardziej ty cepie. A jednak oczywiście ja się zawsze. No i znowu, no i dupa jest. Co ja musi. Dobrze, że mnie nie pozwał, ty, bo dupa, nie skoczyłby tak daleko. A tak to jest bardzo daleki skok. 134,5 metra, 134,1. No ja nie rozumiem czasem, jak jest zbyt. Jak leci pasywnie, to jest dobrze. Oświęcę, że tu wskoczył, ładnie, ładnie, Kasa i Janda. No. Nie kumam za bardzo jeszcze tego. A teraz Klemens Murańka. Murańka? No ładne wyjście z progu, no, mi się wydaje, że to jest idealne, ale jak to będzie odzwierciedleniem w odległości? Tak, daleko! Daleko, czy wyprzedzi? Nie, nie wyprzedzi Kamila, metr bliżej niż Kamil. Ale 3 razy 19,5! Rewelacyjne noty! I to jest tylko? Ale to wskoczył Peter Preft, 135 metrów! Popatrzmy, jaki Murajka miał rewelacyjne noty, 133,5 i tylko 0,2 punktów za Peterem Preftem, który skoczył 2 metry dalej! Czarny Polak! No, spóźnione wyjście z progu, ale ładnie tutaj przeszedł i chyba doleci do 130. Nie! No, chociaż. 128,5. Spóźnił wyjście z progu, ale szybko płynnie przeszedł i dociągnął te metry, które dają mu oczywiście awans. No, tylko awans. Kto tutaj? Kraft! Freund się trzyma. Szyncen Wang. Tak, nikt za bardzo nikt tam nie wskoczył. Stefan Hula, no! Trzymajmy kciuki, bo Daniel Andre Tande tam na prowadzeniu. Ładne wyjście z progu. O, tutaj ładnie złapał noszenie, tak mi się wydaje przynajmniej. I daleko! Ładnie, ładnie! 133,5, jednak. Jednak troszkę zabrakło. Popatrzmy, 133,5 i ma dużo. 2 punkty straty. Popatrzmy, jak Klemens Morańka miał przepiękne lądowanie. No ale cóż, no jest trzech Polaków w czwórce. Tandę, gdzie jest Tandę? Nie zobaczyłem Tandego. Nie zobaczyłem Tandego, gdzie jest Tandę? Wy pewnie zobaczyliście, ja jestem ślepy, ty. Gdzie. Tandę jest tam gdzieś dalej, czy. Kuźwa, gdzie jest tamty? Jest! Dobra, nieważne. Czarny Polak, no! 16 po pierwszej serii. Miejmy nadzieję, że zaliczy spory awans, bo to jest jednak troszkę denna pozycja, ale spóźnił znowu wyjście z progu. Znowu spóźnione wyjście z progu i to jest z tym razem już. No niestety. No, bez komentarza to pozostawię. Czarny się nie popisał, no, niestety, niestety. Słabiutko. Jan Ziobro! Miejmy nadzieję, że on się poprawi i wskoczy do czołowej dziesiątki, a może nawet wyżej.
Ładne wyjście z progu, płynne przejście. Ja bym stawiał na daleki skok. I tak też się dzieje, no, tak też się dzieje. 131,5 metra, druga pozycja 251,8, 19, 18,5, 19. Wiatr też miał słabszy, ale Kasai tutaj... Tandę, drugi jednak, Tandę był tam troszkę dalej. Wielka szansa dla Stefana Huli. Wielka szansa, teraz Maciej Kot. Maciej Kot, zobaczmy co on pokaże. Jakie będzie wyjście z progu. Aj, spóźnił, całkowicie przejechał próg. No ale może dosiągnie do tego 125? Nie. Czy będzie 120? Nie ma nawet 120 metrów, 119, no. Niestety już drugi Polak w drugiej serii zepsuł skok. Całkowicie przejechany próg, nie wiem co mu się tam ubzdurało. Freund, wskoczy wysoko. Gdzie się pojawił Freund? Na siódmym miejscu dopiero, jednak troszkę zepsuł też skok. Piotr Żyła. Trzymajmy kciuki za Piotra. Ładne wyjście z progu, chociaż troszkę chyba zawczas. No zobaczymy jak to się odzwierciedli do odległości. No tak, 130 metrów niecałe chyba. Jednak 130 równe, drugi 255,5, 19, 19, 19,5. Widać było, że troszkę zawczas wyszedł z progu. Wiadomo, 255,5, no i troszkę straty. Ale wyprzedził Daniel Andretany, to jest dobrze dla Stefana. Stefan Kraft teraz powinien skoczyć. I gdzie on się tam pojawił? No tam daleko trochę. No i Stefan Hula! Trzymamy za niego kciuki, bo on może objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Ajajaj, troszkę, no. Czy to będzie daleki skok? Dopal! Czemu? Przecież wszystko wyglądało dobrze! I tylko 128 metra, no. Nie wiem, czy... Zawczas wyszedł! No niestety, za Danielem Andretandy, no. Ex aequo z Norajkim Kasajem. Ale jest Piotr Żyła na drugim miejscu. Jeszcze pozostał nam Klemens Morańka z naszych reprezentantów. No i trzymajmy kciuki, może... On będzie na podium, no. 1-2! Ale ma warunki! Ładne wyjście z progu! Złapał noszenie! Będzie daleko! Tak! Obejmij prowadzenie, jest podium dla Klemensa! Jest Polak na podium, chociaż tyle! Troszkę słabszy konkurs w naszym wykonaniu. No ale... Ale... Wyprzedził Gregora o dużo. Ale jeszcze jest Kamil Stoch! Ja zapomniałem! Peter Prevs nie wyprzedza Klemensa! Ile jeszcze zawodników do końca? Nie wiem, kurczę, no nie wiem, mało, bardzo mało. I już teraz, to jest ostatni, przecież Stoch prowadził, co ja gadam, ty. I czy wygra ten konkurs, czy dwóch Polaków będzie na dwóch pierwszych miejscach? Ładne wyjście z progu, płynne przejście, on będzie daleko, położmy jaka parabola lotu. Tak, jest pierwszy, 135,5 metra, 19, 19, 19, 275 punktów. Brawo, Kamil. Piękny, wykorzystał te wspaniałe warunki, nie ma plusów, minusów, bo to są prawdziwe skoki i wygrywa ten konkurs Kamil Stoch z 3-punktową przewagą nad Klemensem Urańką. Dalej Peter Prez zmieścił się na podium, Daniel Andretande, Cliff Schillinger, Żyła, Tandę. O, nie zdążyłem przeczytać. I Tandę oczywiście umocnił się na prowadzeniu, choć to jest 6-8 punktów przewagi nad Hulą. Murańka wskoczył na trzecie miejsce, gratulacje. Prez, Hajbek, Czarny Polak, Kraft, Stoch, już mamy czterech Polaków. Czołej dziesiące, 14 Żyła, 18 Ziobro. Żaparow też tutaj jest. Kubacki 25, Kot 20. Tak też to wygląda. No i cóż, no i mam nadzieję, że podobało się tak to. Zostaw łapkę w górę, skomentuj, zasubskrybuj. Na razie, cześć.